Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kwestie wychowania są to kwestie, które dotyczą absolutnie każdego człowieka. Z jednej strony mamy kwestie samowychowania, które dotyczą dosłownie absolutnie każdego. Z drugiej strony kwestie wychowania innych, które dotyczą również prawie każdego, bo jeśli nie są to nawet własne dzieci, to praktycznie każdy człowiek, każdy dorosły człowiek albo nawet starszy nastolatek ma w jakiś sposób wpływ na młodsze od siebie osoby. Jest to jednocześnie rzecz, która jest kluczowa, jeśli chodzi o przyszłość zarówno Kościoła, jak i państwa i również naszą osobistą przyszłość, no bo od tego, w jaki sposób będą żyły przyszłe pokolenia, zależy nie tylko jakaś odległa przyszłość, ale również zupełnie konkretnie starość każdego człowieka, który jest trochę starszy od tegoż pokolenia. Więc temat jest absolutnie kluczowy, a jednocześnie nagrywając już wiele materiałów na ten temat, stwierdziłem, że ludzie nie lubią słuchać o wychowaniu, nie lubią mówić o wychowaniu. Zdarzają się wyjątki, ale tendencja jest widoczna, że ludzie czasami nawet boją się słuchać o wychowaniu. Dlaczego tak jest? Zapraszam. Nawiązując do pytania we wstępie, moim zdaniem jest tak dlatego, że człowiek może trochę podświadomie boi się tego, że dowie się, że popełnia jakieś drastyczne błędy, albo dowie się, że sam ma w sobie jakieś wychowawcze błędy, a ludzie raczej nie lubią słuchać o swoich własnych błędach. Myślę, że jest to jeden z głównych powodów, dlaczego temat wychowania raczej jest tematem, który jest moim zdaniem unikany, który raczej wzbudza małe zainteresowanie i nawet w pewnym sensie wzbudza pewną niechęć. Bo jednak bardzo łatwo może się okazać, że my po prostu jesteśmy niewychowani. A więc zachęcam wszystkich moich widzów do tego, żeby wytrwali w tym temacie, żeby wytrwali w oglądaniu tego materiału, bo rzecz jest naprawdę kluczowa, bo tu chodzi i o naszą doczesność, i o naszą wieczność, i o doczesność kolejnych pokoleń, i ich wieczność, i o los Kościoła, i o los naszej ojczyzny, bo wszystko będzie w dużej mierze ustalane właśnie przez to, w jaki sposób kolejne pokolenia żyją, przekazują swoje doświadczenia i tą mądrość, którą czy zdobyły, czy właśnie otrzymały od kolejnych pokoleń. Punktem wyjścia będzie, myślę, że dosyć nietypowo, rozmowa z pewnym absolwentem naszej szkoły, który pewnego razu w trakcie jakiejś rozmowy podał mi takie rozróżnienie a propos, można powiedzieć, pracy wychowawczej, ale nawet może bardziej samowychowawczej, które wydało mi się na początku niewystarczające, ale które w trakcie rozmowy, jak się okazało, po dodaniu pewnych elementów, moim zdaniem może być bardzo pomocne. Będzie więc to rozróżnienie, punkt wyjścia będzie nie taki ściśle, powiedzmy, tomistyczny, natomiast bardzo, bardzo szybko dojdziemy do tego, jak to pasuje, jak to dokładnie pasuje do chrześcijańskiej antropologii. Pamiętajmy, że w obecnym kościele, w obecnej nauce kościoła praktycznie nie ma tradycyjnej, klasycznej chrześcijańskiej antropologii. Mamy praktycznie taką powiedzmy postrewolucyjną papkę o tym, że wszyscy ludzie są dobrzy, wszyscy ludzie są dziećmi bożymi, i tylko jakoś tak trzeba dbać o to, żeby nikogo nie obrażać. I tak naprawdę wszystko inne to jest już drugorzędne. Trochę przesadzam, ale myślę, że tendencja zasadniczo jest widoczna. Bez wątpienia zupełnie zatraciliśmy, my jako katolicy, zupełnie zatraciliśmy poczucie tego, jak bardzo ważnym jest wychowanie. Katolickie wychowanie, po prostu dobre wychowanie.
Gdybyśmy pamiętali o tym, my znowu jako całość, jako Kościół, pamiętali o tym, co było napisane w encyklice Divini Illius Magistri, gdzie papież, pisząc o wychowaniu, pisze, że rodzice katolicy absolutnie nie mogą posłać swoich dzieci do szkoły, która nie jest katolicka, i żeby nazwać ją katolicką, nie wystarczy, żeby ona tylko miała jakąś tam katechezę wykładaną jako jeden z przedmiotów, tylko ona naprawdę musi te dzieci po katolicku kształtować. I to jest w pierwszej linii praca wychowawcza, to znaczy, żebyśmy mogli mówić o katolickiej szkole, musimy mieć u jej podstaw, u jej fundamentów katolicką antropologię. Bez tego, jeśli nie wiemy, kim jest człowiek, czy rozumiemy człowieka inaczej niż go rozumie Kościół, to nie możemy go kształtować tak, jak Kościół chce, żeby ten człowiek był kształtowany. Moim zdaniem jest to jeden z najważniejszych powodów, dlaczego świat dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, bo po Soborze Watykańskim II katolicy zupełnie, przede wszystkim oczywiście przez działanie hierarchii, zupełnie zapomnieli o tym, co Kościół wcześniej nauczał o wychowaniu. W takim hura optymizmie, że ten świat jest przecież dobry i tylko teraz trzeba przytulić wszystkich i tylko być dobrym i wspaniałym i miłym i uprzejmym i wtedy już wszyscy się jakoś dogadamy. Z takim nastawieniem Kościół, ludzie Kościoła, ale też z czasem Kościół jako całość, jako wierni, Kościół zapomniał o tym, jak bardzo ważnym jest, żeby dzieci po katolicku wychowywać. I z czasem zupełnie zapomniano, co to znaczy. Dlatego dzisiaj, gdy się o tym mówi, to nie jest to oczywiste. To, co w zasadzie dla poprzednich pokoleń katolików powinno było być zupełnie oczywiste. A więc zacznijmy od tego, kim jest człowiek. Człowiek jest istotą obdarzoną rozumem, czyli władzą zdolną do poznania ogólnych pojęć. Jesteśmy w stanie zrozumieć, czym jest sprawiedliwość, czym jest miłość, ogólnie, tak? Bo jesteśmy w stanie zrozumieć pojęcie sprawiedliwości i później przypisywać je do konkretnych pojęć. Jesteśmy w stanie zrozumieć, czym jest wieczność i później w jaki sposób tej wieczności również używać. Jesteśmy w stanie zrozumieć, czym jest nieskończoność i później w jakichś konkretnych czy zdaniach, czy równaniach tejże nieskończoności używać. Mamy wolę, która służy do tego, żeby to, co rozum rozpoznał, żeby później uznawać za dobre i tego to w jakiś sposób pragnąć, tego w jakiś sposób pragnąć. Mamy również niższe władze naszej duszy, czyli te władze emocjonalne, przede wszystkim władza pożądawcza, która kieruje się na to, co przyjemne, i władza gniewliwa, która odpycha od tego, co w jakiś sposób nieprzyjemne. Niższe władze naszej duszy dzielimy ze zwierzętami, emocje dzielimy ze zwierzętami. Jest to część, którą naszej duszy, naszego życia, naszego istnienia, którą należy docenić, którą należy widzieć, wobec której należy odpowiednio reagować, ale która nie jest ostateczna. Najważniejsze w nas są te wyższe władze duszy, czyli rozum i wola. Po takim absolutnym wstępie przejdę do tego podziału, o którym przed chwilą mówiłem, który wyniknął z rozmowy z jednym z naszych absolwentów. Otóż można na taką pracę wychowawczą spojrzeć w ten sposób, że z jednej strony mamy takie życie emocjonalne człowieka, a z drugiej strony mamy jakieś zasady, mamy jakąś formę, która jest wyciskana z zewnątrz. Mamy jakąś dyscyplinę i tego słowa będę tutaj używał. Z jednej strony emocje, z drugiej strony dyscyplina. I tak jak spojrzymy na małe dziecko, no ono oczywiście kieruje się po prostu swoimi emocjami. To znaczy patrzymy na przykład na takiego niemowlaka, który tam sobie powoli dorasta. Taki dorasta, no raczej rośnie na początku, tak? Jest jeszcze w wieku takim niemowlęcym. Taki niemowlak po prostu kieruje się swoimi emocjami i na swój prosty sposób wyraża te swoje emocje. I z czasem, jeszcze w takim wczesnym dzieciństwie, pojawia się, rodzice zaczynają w nim wyrabiać pewną dyscyplinę, to znaczy uczą go pewnych zachowań, które są właściwe i pewnych, które są niewłaściwe. Uczą go korzystać z nocnika, uczą go korzystać ze sztućców, uczą go, jak należy mówić, a jak nie należy mówić. To wszystko możemy określić mianem właśnie takiej dyscypliny, to znaczy wytwarzania pewnych takich zachowań, które z jakiegoś powodu
są postrzegane jako dobre, jako pożądane, jako takie, które będą ułatwiały życie i temu człowiekowi, i społeczeństwu, w którym on będzie się obracał. Śmiem twierdzić, że większość współczesnych szkół wychowawczych patrzy na człowieka tylko w ten sposób. To znaczy widzi praktycznie tylko te dwa punkty. Z jednej strony jakieś takie życie emocjonalne, takie można powiedzieć pierwotne, naturalne, z drugiej strony właśnie jakieś wymagania, jakaś dyscyplina. Ten punkt widzenia jest absolutnie niewystarczający. Ale jak spojrzymy na przykład na takie metody, które stawiają, takie postrewolucyjne metody wychowawcze, które stawiają na pierwszym miejscu właśnie ludzką wolność i ludzkie emocje, również jest to gdzieś tam widoczne u Freuda, myślę, że nawet bardzo wyraźnie widoczne, gdzie w ogóle te dwie rzeczy, te dwa elementy są sobie przeciwstawiane jako sobie sprzeczne, no bo widzimy, że jakieś tam napięcie pomiędzy nimi jest, no bo te emocje są dzikie, tak? One kierują się na wszystko, co jest w jakiś sposób przyjemne, nieprzyjemne, w różny sposób, a te zasady, ta dyscyplina w jakiś sposób będzie to okiełznała. I z jednej strony mamy właśnie takich rewolucjonistów w stylu Rousseau, którzy będą twierdzili, że to pierwsze jest kluczowe, fundamentalne, dobre i trzeba pozwolić właśnie tak człowiekowi żyć, ten taki dobry dzikus to jest optymalny człowiek. Z drugiej strony mamy takie szkoły wychowawcze, które powiedzą, że właśnie ten dzikus jest jak zwierzę, niezupełnie niepotrzebny, nie, albo jak dzikie zwierzę, tak? Zupełnie nieużyteczny, jest to taka pierwotna forma, zupełnie nie wykorzystany potencjał, trzeba przede wszystkim, dobro bierze się właśnie z tej dyscypliny, z wypracowania pewnych form i dopiero to skłania, doprowadza człowieka do jakiejś wielkości, dopiero dzięki temu jest w stanie zrobić rzeczy wielkie, poświęcić się nauce, poświęcić się dla społeczeństwa, jest w stanie stworzyć wielkie organizacje, wielkie firmy, osiągnąć wielkie rzeczy właśnie dzięki tej dyscyplinie. I żadna z tych perspektyw nie jest katolicka. Każda ma swoje wady i zalety, ale żadna nie jest katolicka. Dlaczego? Dlatego, że spośród tych dwóch elementów, o których tutaj mówiłem, brakuje tego trzeciego, który jest tu. A więc pasuje nam, mamy taki trójkąt bez jakichś nawiązań okultystyczno-masońskich. Po prostu jest tutaj faktycznie pewien trójkąt. Pamiętamy, że trójkąt jest również bardzo klasycznie używany jako symbol Pana Boga, no bo ma wszystko po trzy, tak, trzy boki, trzy kąty, przede wszystkim ten równoboczny trójkąt jako obraz Trójcy Przenświętszej, ale to zupełnie nie o tym dzisiaj chciałem mówić, nie o trójkątach. I no, o Panu Bogu trochę, ale bardziej w perspektywie, powiedzmy, naszego dążenia do Pana Boga. Wracam do tematu. Mamy emocje, mamy dyscyplinę i na szczycie tego naszego trójkąta tutaj mamy rozum i wolę. I to jest ten trzeci konieczny element wychowania, żebyśmy w ogóle mogli mówić o pracy wychowawczej. Mianowicie, tak jak faktycznie na początku dziecko po prostu ma takie proste, emocjonalne życie, później pojawiają się pewne elementy dyscyplinarne, tak żeby mówić o cnotach, żeby mówić o katolickim wychowaniu, potrzebne jest, żeby oba te elementy spotkały się tutaj, żeby doprowadzić oba elementy do szczytu tego trójkąta, czyli do wyższych władz duszy, do rozumu i woli. Jak to ma działać? Otóż taki młody człowiek, gdy już zaczyna rozumować, mając, dajmy na to, tak umownie te 5 lat, zaczyna używać swojego rozumu. To jest czasem wcześniej, czasem później. Myślę, że zwykle jednak raczej wcześniej niż później, ale to wszystko jedno. Takiemu człowiekowi należy już pozwalać zrozumieć, dlaczego coś jest dobre. Zacznijmy tutaj od definicji cnoty. Może się to wydawać dziwne, ale zaraz będzie jasne. Czymże jest cnota? Cnota jest to sprawność, umiejętność, która została świadomie wypracowana, która jest świadoma i dobrowolna do zrobienia jakiegoś dobrego uczynku. A więc czym się różni cnota od prostego nawyku? Tutaj na tych dwóch poziomach, jak mieliśmy najpierw jakieś tam emocje, później przez dyscyplinę został wypracowany jakiś nawyk. Na przykład nawyk pozdrawiania dorosłych, tak? To dziecko nauczy, rodzice nauczyli, że jak ktoś wchodzi do domu, tak, wujek, ciocia czy ktoś inny, to trzeba tą osobę pozdrowić. Tak, no i jest to pewien nawyk. I teraz, czy to jest cnota?
Jeszcze nie. Żeby to była cnota, nawet na tym poziomie naturalnym, musi ona się odnieść tutaj. Ten nawyk musi dojść do tego szczytu trójkąta, czyli tego naszego trójkąta wychowawczego, do rozumu i do woli. A więc ten młody człowiek musi zrozumieć, dlaczego jest to potrzebne, że tego typu nawyki, na przykład w tym przypadku tego typu nawyki, tworzą pewne podstawowe więzi społeczne, wytwarzają pewne dobre podstawowe relacje, wynika z tego później różnego rodzaju gościnność, otwartość, zdolność do kontaktu z innymi ludźmi. Człowiek zaczyna rozumieć, że tak, to jest dobre, żeby nie być gburem i zaczyna tego chcieć. I wtedy mówimy o naturalnej cnocie. Gdy jest to faktycznie zrozumiane i chciane przez sam podmiot, przez samego człowieka. I wtedy ten nasz dzieciak, mający tam powiedzmy 6 lat, gdy zrozumiał, że jest to naprawdę dobre i naprawdę chce to robić, nie robi już tego tylko dlatego, że mama mu każe i mama krzyczy, jak tego nie zrobi, że nie dostanie cukierka, jak tego nie zrobi, tylko faktycznie, pomimo tego, że wciąż te kary i nagrody mogą być, tylko już zrozumiał i faktycznie sam chce to robić i będzie to robił również wtedy, kiedy nie będzie w związku z tym żadnej kary i nagrody, no bo nikt nie będzie tego na przykład widział, ale skoro zrozumiał, to będzie to naturalnie sam wykonywał. I myślę, że już uchwyciliśmy, naprawdę w tym momencie uchwyciliśmy istotę katolickiego wychowania. Ono opiera się na cnotach, a więc musi sprowadzić to wszystko do tego samego szczytu. Widzimy, że ta dyscyplina jest tutaj faktycznie potrzebna. Te emocje również są nam potrzebne, bo one są nieodzowną częścią naszej natury, są nam potrzebne do przetrwania, do normalnego funkcjonowania. I ten rozum i wola to też jest tutaj bardzo, bardzo ważny punkt. Tak jak jeśli chodzi o tą dyscyplinę, tak, to żeby nawyk, który był tutaj wypracowany, żeby on się stał cnotą, to musi być zrozumiane i chciane. To jest ta relacja pomiędzy rozumem, wolą a dyscypliną, a relacja, bo ta również relacja jest pomiędzy życiem emocjonalnym a rozumem i wolą, jest w pewnym sensie podobna. To znaczy, człowiek, który zaczyna używać rozumu, powinien zacząć rozumieć swoje emocje, rozumieć, co się w nim dzieje, rozumieć, że aha, tak, to jest gniew, to jest złość, to jest głód, tak, on swego rodzaju, też jest to bardzo prymitywne, ale jednak swego rodzaju emocje, to jest radość, tak, no, odbiera jakieś tam bodźce i swoją drogą, czy głód możemy nazwać emocją, no powiedzmy, że w pewnym uproszczeniu, pożądliwość bez wątpienia możemy nazwać emocją, więc tutaj przez analogię jak najbardziej. A więc ta relacja, to nie salutuję, tylko pokazuję tą relację pomiędzy emocjami, a tym rozumem, a wolą, pomiędzy, to jest ten bok tego naszego wychowawczego trójkąta. Człowiek rozumie te swoje emocje i to już nie jest tylko taka relacja, jak to była wcześniej pomiędzy emocjami a dyscypliną, że one w jakiś sposób zostają okiełznane. One będą okiełznane, ale w sposób wyższy. Człowiek, gdy nauczy się rozumieć swoje emocje, to może się nauczyć ich odpowiednio używać. Tak jak widzimy to w przypadku Pana Jezusa, który wypędza przekupniów ze świątyni. Co tam się dzieje? Otóż Pan Jezus ewidentnie używa tam swojego gniewu. Ukręcił sobie bicz i tym biczem tych przekupniów wygania ze świątyni. To nosi wszelkie znamiona gniewu. Czy to znaczy, że ten gniew zapanował nad Panem Jezusem? Nie. On postanowił tego swojego gniewu użyć. I to jest dla nas wzór do naśladowania. To znaczy, my odczytując nasze emocje, rozumiejąc skąd one się biorą, co je spowodowało, możemy właśnie rozumem i wolą później w jakiś sposób wykorzystywać te emocje, w jakiś sposób nad nimi panować. To panowanie jest, to chyba Garrigou Lagrange je w ten sposób określa, nie jest takim panowaniem bezpośrednim jak panowanie, nie wiem, nawet kierowcy nad samochodem. No to nie jest takie proste, że potrafimy po prostu tymi emocjami tak sterować, że skręcimy w jedną, w drugą, zahamujemy i przyspieszymy. To nie jest tak. Tutaj bardziej adekwatnym porównaniem byłaby współpraca jeźdźca z koniem. To znaczy, koń może mieć jakieś tam swoje właśnie zachcianki, będzie głodny, będzie chciał pić, będzie chciał się wydarzać w błocie i dobry jeździec
nie będzie jakby cały czas go trzymał tak bardzo na bardzo krótkiej smyczy i w ogóle na nic mu nie będzie pozwalał, tylko będzie potrafił tak odpowiednio wykorzystać jego takie naturalne pragnienia i zachcianki, tak żeby dobrze to jemu również służyło. I podobnie człowiek w obliczu swoich emocji tutaj w tej relacji rozumie te swoje emocje, jak na przykład widzi, że jest zagniewany, to wie, że nie może po prostu powiedzieć nie, nie chce być zagniewany, tylko w jakiś sposób widząc, że tak jest, no na przykład wtedy nie idzie nie przeprowadza wtedy trudnej rozmowy w stanie tego zagniewania, tylko stara się najpierw w jakiś sposób uspokoić te emocje trochę. Wyciszyć i dopiero później podejmuje jakieś działania, które mogłyby właśnie w tym stanie się skończyć niewłaściwie. Taki człowiek, gdy widzi, że jakaś inna emocja nim targa, będzie wiedząc, że nie ma nad tym 100% kontroli, wiedząc, że ten dziki rumak właśnie może go gdzieś tam ponieść w las, wie, że najpierw trzeba w jakiś sposób uspokoić te emocje w miarę możliwości, albo że w razie potrzeby trzeba te emocje w pewnym stopniu w sobie wzbudzić. Tak? Nie chodzi o jakąś tam taką manipulację, że sobie wmawiamy, że mamy emocje albo że ich nie mamy, bo nie jesteśmy w stanie tak po prostu sobie właśnie tym sterować, tak jak samochodem. Natomiast możemy w tym sensie, że na przykład jeśli widzimy, że tutaj trzeba zareagować ostro, to możemy sobie przypomnieć, dlaczego chcemy zareagować ostro, co nas tutaj denerwuje. To może wzbudzać jakieś emocje, może to być faktycznie czasami potrzebne. Nigdy nie wolno udawać, że tych emocji nie ma albo że one są w jakiś sposób zupełnie niepotrzebne. W sensie konkretne sytuacje mogą być niepotrzebne, ale same w sobie są czymś naturalnym, są takim składowym elementem naszej natury, a więc są czymś dobrym i potrzebnym. Dokładnie jak ten rumak, dzięki niemu można poruszać się dużo szybciej niż tak po prostu na piechotę. I nasza natura tutaj bez emocji, no człowiek, w którym emocje wygasają, tak, to jest człowiek, który wpada w taki zupełny marazm. Tak, znaleźć wtedy w sobie tą siłę jest bardzo, bardzo trudno. I naturalnym jest, że człowiek potrafi na drodze do świętości, faktycznie są takie momenty, w których trzeba, jakby Pan Bóg właśnie w drodze pobożnej odbiera nam te pobożne emocje po to, żeby wtedy właśnie jakby bez tego rumaka przez śnieżycę się przedrzeć i faktycznie w ten sposób wyrobić w sobie taką siłę woli, wielką determinację. To jest tutaj jakby konieczny element, natomiast jest to jakiś moment, element tej drogi do Pana Boga, a nie jest to tak, że to jest stan, powiedzmy taki niebiański, tak, gdzie tych emocji nie ma. One będą również w niebie pod pełną kontrolą wtedy rozumu i woli. No oczywiście myślę, że już rozumiemy, co się stanie, gdy któregoś z tych elementów pracy wychowawczej zabraknie. Człowiek, który zupełnie lekceważy swoje emocje, o tutaj wiele różnych patologii może się wydarzyć, może być. Na przykład człowiek, który będzie próbował je zupełnie zlekceważyć, zupełnie się nimi nie przejmować, to będzie trochę tak jak próba zamknięcia takiego dzikiego rumaka w szafie. To znaczy on albo zdechnie i ten człowiek wpadnie w jakiś taki zupełny marazm, będzie ten trup tam śmierdział w tej szafie, czy to będzie nie do wytrzymania. Taki człowiek to będzie człowiek, który będzie wykazywał bardzo poważne zaburzenia. On może być psychopatą, jeśli tutaj będzie taka dominacja silna rozumu i woli, a tego życia emocjonalnego w ogóle nie będzie, bo w zasadzie jest to najprostsza definicja takich skłonności psychopatycznych, gdy tych emocji nie ma. Jeśli on gdzieś tam te emocje próbuje cały czas ukrywać w tej szafie, to one w ten czy w inny sposób wybuchną z tej szafy. Czy w naszym obrazie to będzie dziki koń, który wybija się z tej szafy i ucieka i faktycznie to się mści później takim nieopanowaniem tych emocji zupełnym. Czy to w obrazie jest ten trup właśnie, który tam śmierdzi z tej szafy, to tak czy siak po prostu nie zadziała, bo nie jesteśmy tak stworzeni, że potrafimy sobie to życie emocjonalne gdzieś tam udawać, że go nie ma. Tak? Jeśli będziemy próbowali to zrobić, jeśli będziemy próbowali udawać, że nie, ja po prostu mam pełną nad sobą kontrolę i to nie jest potrzebne, to w pewnym momencie to się zemści. Ten dziki koń jest zbyt silny, on w pewnym momencie popchnie tego człowieka i w pewnym momencie zerwie on to wszystko, co do tej pory go jakoś tam trzymało i rzuci się w to życie emocjonalne,
w jakiś taki zupełnie nowy, dziki sposób. Na przykład dajmy na to człowiek, który z jakiegoś powodu wmawia sobie, że jego nie ma w ogóle pożądliwości w nim. Nie ma. Udaje tak, że z tego czy innego powodu, tak? Nie, w ogóle mnie to nie dotyczy, w ogóle mnie to nie interesuje, w ogóle nie. To w pewnym momencie uderzy, tak? Gdy pojawi się odpowiednia okazja, uderzy z taką mocą, że nie będzie miał w ogóle siły, żeby temu przeciwdziałać, bo nie nauczył się nad tym dzikim koniem tych emocji panować. To jest, jeśli człowiek próbuje zaniedbać, tak, ten bok tego, kąt tego trójkąta, róg tego trójkąta. Z drugiej strony, gdy ktoś zaniedba dyscyplinę, mamy do czynienia z człowiekiem, u którego to życie emocjonalne wtedy przejmie jakby zupełnie tą kontrolę. Ten człowiek bez dyscypliny to jest ten w cudzysłowie dobry dzikus Rousseau, czyli taki według niego, według rewolucjonistów francuskich można powiedzieć człowiek idealny, człowiek całkowicie wolny, wolny od wszelkiej dyscypliny. To jest człowiek, który cały czas robi to, co dla niego akurat przyjemne, na co ma ochotę. Nie zważając zupełnie na to, jakie to będzie miało konsekwencje. Jeśli chodzi o dzieci, to są te dzieci, które mając już powiedzmy tak kilkanaście lat, po prostu muszą dostać to, co chcą i krzyczą, płaczą i biją w stół, bo muszą coś tam dostać, bo koniecznie, bo nie. To się u młodszych dzieci jakby dosyć łatwo może się zdarzyć, u których jeszcze to życie emocjonalne jest zdecydowanie dominujące, a jeszcze nie zostały wyrobione te elementy dyscyplinarne. Natomiast gdy to już jest u starszego dziecka, jest to wtedy wyraźnie patologiczne i oczywiście jeśli nad tym się nie pracuje, to później mamy człowieka dorosłego, który jest taki mega roszczeniowy, który żyje tak mega właśnie na tym poziomie spełniania swoich własnych zachcianek, zupełnie nie biorąc pod uwagę, albo bardzo mało biorąc pod uwagę, czy to będzie szkodliwe w dłuższej mierze dla niego, w dłuższej perspektywie dla niego, czy od razu dla innych, czy w jakikolwiek inny sposób. A więc, gdy tej dyscypliny nie ma, no to jest człowiek przeważnie, czy jeśli jej w ogóle nie ma, to jest człowiek niezdolny do życia. Człowiek, który nie jest w stanie funkcjonować, nie jest w stanie się utrzymać, który nieustannie oczekuje, że wszyscy inni powinni mu coś dawać, że cały czas powinny być jego potrzeby zaspokajane. Oczywiście to wiele różnych odcieni jest możliwych. No, ja pokazuję świadome skrajności, żeby zrozumieć, co będzie, jeśli któryś zostanie z tych punktów, z tych naszych kątów trójkąta zaniedbany. Gdy ten kąt ostatni, rozum i wola, wyższe władze duszy zostaną zaniedbane, również wiele różnych patologii może się pojawić, ale teraz jeśli założymy, że oba elementy miały miejsce, czyli powiedzmy tak, że to życie emocjonalne no jakoś tam funkcjonuje, później mamy z drugiej strony wyrobioną dyscyplinę, ale tylko dyscyplinę. Czyli to jest człowiek, którego nauczono jakichś zasad funkcjonowania, zasad dobrego wychowania, którego nauczono pewnej dyscypliny, wypracowano w nim różne dobre nawyki. To jest człowiek, który na przykład dobrze wykorzystuje swój czas, człowiek, który wie, tak, że używki są zasadniczo szkodliwe, wie w sensie, ma to wyrobione, także raczej tego unika. Nie tylko rozumie, właśnie nie rozumie, uwaga, to jest tutaj istotne, on właśnie nie rozumie, ma wyrobiony jakiś tam nawyk. To może być człowiek, który jest wychowany, powiedzmy, że w takim mniej lub bardziej militarnym trybie. Czyli po prostu masz to robić. To i to. To trzeba zrobić, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Czyli mamy, być może nawet na tym poziomie emocjonalnym to nie jest jakieś takie patologiczne, chociaż to będzie ta patologia, bo jeśli nie ma relacji do rozumu, to te emocje też tam będą się kotłowały i właśnie do tego zaraz dojdziemy. Ale weźmy jako taki obraz takiego człowieka. Powiedzmy, że właśnie z takiej jakby militarnej szkoły wychowawczej, taka typowo, stereotypowo klasyczna, nie klasyczna, tradycyjna angielska szkoła, o tak możemy to określić. Czyli człowiek, który jest bardzo zdyscyplinowany, nauczony dokładnie, co ma mówić, jak ma robić, jak ma się ubierać, jak ma funkcjonować w świecie. Ta dyscyplina jest taka naprawdę wyrobiona. On oczywiście naturalnie będzie raczej podejrzliwy wobec tych emocji, to będzie raczej w ten sposób wypracowywane. Taki model wychowawczy, bez tylko te dwa elementy, bez góry, to jest tresura. Ten człowiek został wytresowany do zrobienia pewnych rzeczy, tak jak psa można wytresować,
do konkretnych stylów zachowania, ale on nie rozumie, dlaczego jest to dobre, dlaczego jest to potrzebne. On tego sam nie chce i to się zemści w ten lub w inny sposób. To znaczy, albo on zupełnie porzuci w pewnym momencie tą dyscyplinę i zupełnie odda się tym emocjom, bo nigdy nie zrozumiał, po co ona była potrzebna, albo odwrotnie, albo porzuci to życie emocjonalne i odda się całkowicie dyscyplinie. I to są najwięksi zbrodniarze w dziejach ludzkości, można by tak powiedzieć, bo on nie ma jakiegoś zrozumienia, dlaczego coś jest dobre, dlaczego to jest niedobre, dlaczego te nawyki, ale ma wielką zdolność do panowania nad sobą, a więc widzi jakiś tam cel, na przykład właśnie zdobycie wielkich środków finansowych, zdobycie panowania nad światem, pozbycia się z ziemi tych ludzi, których uważa za gorszych, i dzięki tej dyscyplinie będzie zdolny do tego, będzie miał siłę, będzie potrafił okiełznać tą swoją powiedzmy, że emocjonalność właśnie, na tyle, żeby się ukierunkować na to, ale ze względu na to, że tam nie został nauczony tego, żeby kierować się rozumem i wolą, tylko żeby kierować się taką, powiedzmy, żelazną dyscypliną, no to może pójść zupełnie w dowolną stronę, tak? I również w stronę takiego, no właśnie, powiedzmy, że jakichś zbrodniczych zamiarów, do których ten człowiek będzie miał skłonność. Czy człowiek, u którego ten element jest, jakby ten element rozumu i woli, czy on jest całkowicie chroniony przed zbrodniami? No nie jest całkowicie chroniony, ale jeśli to zostało ukształtowane, nad tym pracowano właśnie, żeby rozumiał, co jest dobre, dlaczego to jest dobre i tak dalej, to będzie tutaj na tym poziomie na pewno bardzo chroniony. Jednocześnie mając te relacje z tą sferą uczuciową cały czas, również to jest pewna forma ochronna, bo mamy też te emocje, które sprawiają, że powiedzmy, dobrze nam się żyje w społeczeństwie. One są też do tego nam potrzebne. A więc człowiek, który zaniedbuje rozum i wolę, wpadnie w pewną patologię, albo to życie emocjonalne się wybuchnie w pewnym momencie, albo to życie, powiedzmy, takie dyscyplinarne wybuchnie w pewnym momencie, obróci się w jakąś zupełnie dziwną i być może nawet zbrodniczą stronę. Żeby człowieka naprawdę doprowadzić do doskonałości, potrzeba wszystkich tych trzech elementów, potrzeba każdy z nich dostrzec, jaki on jest. I ostatecznie, oczywiście, przede wszystkim kierować się tym rozumem i wolą. Ten element musi być decydujący, bo to są też wyższe władze duszy i one odpowiednio regulują też te pozostałe dwa elementy. Co to w praktyce oznacza? To w praktyce oznacza wyrabianie w sobie czy w innych cnót. Czyli z jednej strony wyrabiamy pewne dobre nawyki, jak najbardziej, są pewne kary i nagrody za te rzeczy, które są dobre lub złe, tak? Czyli wyrabiamy pewne nawyki, ten element dyscyplinarny tam jest. Jednocześnie stosownie do wieku, tłumacząc, co jest dobre i dlaczego to jest dobre, dlaczego warto mieć taki nawyk. Może jeszcze jedno słowo, dlaczego warto mieć ten nawyk, dlaczego potrzebne są te kary i nagrody, czy nie wystarczy samo tylko zrozumienie bez tej dyscypliny. Człowiek jest tak skonstruowany, że przyzwyczaja się bardzo szybko do sposobów działania. To znaczy, naturalnie działamy zgodnie z naszymi nawykami. Czyli nawet jeśli rozumiem, że to nie jest dobrym, żeby na przykład siedzieć 4 godziny i oglądać seriale na Netflixie, to nawet jeśli to rozumiem, to jeśli to robię codziennie, to nic mi z tego rozumienia nie przyjdzie. W sensie, nie wiem, mam wakacje i sobie, a to będę tak sobie siedział 4 godziny na Netflixie i później, a później przestanę. Prawdopodobieństwo, że przestanę, jest bardzo małe, bo wyrobiłem w sobie już jakiś nawyk. Dlatego należy pracować jak najbardziej nad tymi nawykami, dlatego należy w pracy wychowawczej stosować kary i nagrody, chociażby one były tylko słowne, w sensie upomnienie i pochwała. Bo te nawyki są naturalnym sposobem naszego działania. Człowiek, który nie ma tych nawyków, będzie rozumiał, co jest dobre, ale zwykle nie będzie miał siły, żeby to faktycznie zrobić. A więc wszystkie te elementy są potrzebne. Oczywiście ten ostatni jest najważniejszy i właśnie dlatego to jest tak katastrofalne, że dzisiaj, jak się o tym katolikom mówi, to przeważnie są zaskoczeni. To znaczy, przeważnie nie znamy, jak w katolickiej antropologii, nie wiemy, jak człowiek wygląda, to znaczy,
jakie są władze jego duszy, a więc nie wiemy, jak go kształtować, nie wiemy, jak go formować i jakoś tak spontanicznie na czuja mniej więcej tutaj może coś tak, a bardziej tak, a może bardziej tak, jakimiś tam, no właśnie takimi, człowiek tak trochę coś tam ze swojego doświadczenia zastosuje, ale no z naszym doświadczeniem wiadomo, to tak może być różnie, w sensie takie partykularne doświadczenie, czego ja doświadczyłem, co w moim przypadku zadziałało, to tam może w kilku punktach trafić, ale w wielu punktach nie trafi, natomiast doświadczenie wieków, wielu wieków, mądrości najlepszych greckich filozofów i Bożego objawienia, to doświadczenie Kościół przepracował, żeby stworzyć tą katolicką antropologię i to jest owoc naprawdę no, największej mądrości i tej ziemskiej, i tej, którą otrzymaliśmy od Pana Boga w Bożym objawieniu. I to naprawdę, naprawdę może człowieka do doskonałości prowadzić, do szczęśliwego życia i tutaj na ziemi, i szczęśliwego życia w niebie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Twój